sobie kolejnego vloga, jak to w poniedziałki oczywiście będziemy jechać do Kielc. Myślę, czy będzie zmienić nazwę na poniedziałkowe vlogi. Taka luźna propozycja. W każdym razie pierwszy raz od kilku tygodni jadę na siłownię. I trochę się boję, jak to będzie wyglądać. Naprawdę nie było mnie tam długo, bo zatrzymała mnie choroba, praca, więc generalnie masakra. A trochę pracowałam nad tą formą, więc no nie chciałabym się jakoś bardzo rozczarować tym, co zostanę na siłowni, ale jak widzicie, jestem już praktycznie przebrana, dlatego że nie mam jakoś super dużo czasu, bo jest już godzina 12:30, a o 14:30 wyjeżdżamy do Kielc. Dobra. Cześć, mężek. Cześć, kochanie. Co tam? Nagrywamy dzisiaj vloga, wiedziałeś o tym? Nie, ale się dogaduję. No, to teraz już wiesz. W każdym razie udało nam się w końcu wybrać do tych Kielc. Bardzo mocno się zastanawiałam, czy dzisiaj pojedziemy, dlatego że przez to, że poszłam na siłownię, to energia, no, moja energia po prostu nagle padła całkowicie i myślałam, że zostaniemy dzisiaj w domu. Mężek namówił i jednak jedziemy razem. Pójdziemy na jakieś kulki, a nie tylko prześpimy cały dzień, więc są oczywiście plusy tego wszystkiego. Ja się zaraz będę malować oczywiście w aucie. Bardzo lubi. Jak się maluje w aucie? Czy w ogóle jak się maluje? Ja ogólnie lubię, jak się maluję, dlatego że... Nie lubisz, jak się maluje w aucie, bo masz zawsze chwilę, że ci coś poprawię. Ostatnio mu pomalowałam... Nie tylko ostatnio, jak to się zawsze nazywa? Sufitka. Sufit. Coś, tą górę. Pomalowałam ci trzy, na pewno maskarą, a zawsze lusterko jest brudne od mojego podkładu. Dzidziula nam wstała. Hej Noe, wstałeś? Tata przyniesie nam obiadek i będziemy jechać, tak? Nie. Nie jedziemy? Nie chcesz jechać do galerii? Ja się rolkuję, bo założyłam takie spodnie. A ty co masz za problem? Fifula. Trochę bardzo. A bananka? Lubisz bananka. Mimi jest największą fanką bananów. Tylko muszę jej to jakoś tak dać, żeby wszystkiego nie uwaliła od razu. Akurat ten jest taki kurde wymemłany, no. Dobry bananek. Mm. Dzięki. Jakie kulki, ale będziecie kulki fajne jeść. Idziemy sobie. Mówię wam, że ten dzisiejszy wypad do tych Kielc jest tak bardzo na spontanie, powiedzmy. Dlatego, że naprawdę już byłam gotowa na to, że nie będziemy jechać. Dlatego, że ja wróciłam z tej siłowni i po prostu padłam. Normalnie padłam na pysk. Mówię, nigdzie nie jadę, położę się z małą spać. Może na jego też dam na drzemkę. Ale Noe mnie właśnie wybłagał. Mówił, mamo, jedźmy. No, widzę, że macie super perspektywę, no ale... chociaż tak mogę wam się ponagrywać. I co? No i zabraliśmy się w jakoś, mówię wam, 15 minut, dlatego że naprawdę ja byłam przekonana, że my... Jechała karetka i musieliśmy szybko się usuwać z miejsca. Dobrze, że mamy już to tak bardzo obcykane, że wiecie, tylko pakuje nasz w speedzie, daje im ubrania, Mariusz ich poubierał, ja ubrałam siebie i... No i tyle. A kimnałam się chwilę w aucie, bo naprawdę byłam kurde dzisiaj zmęczona. Ale kulka, co? Jest światełko, no. Mimi? Kuleczka jest? O. Ściągniemy? No nie, nie ściągniemy, ale zaraz poczekaj, wyciśniemy i ci podwinę rękaw. Poczekaj. A my przyszliśmy zobaczyć, czy są buciki dla Noemi. A poluję na te bardzo popularne z Nike, ale nigdzie, kurczę, ich już ostatnio nie mogę dostać. Smutno troszkę, ale chcę jej właśnie kupić takie bardzo mięciutkie buciki do chodzenia. Ups! Zobaczymy, czy coś znajdziemy. Na przykład te bardzo ładne, ale zobaczcie, przecież to się w ogóle nie wygina, jak w tym dziecko ma chodzić. O, to już lepiej. A, to jest za twarde. Twardy jak nie wiem co. Masakra, takich nie kupujcie. Co tu jest? Spider-Man! Chodź, musimy jedną rzecz jeszcze znaleźć. Pomożesz mi szukać? Hej! Ty strażaku! Coś ty znalazł! Pokaż się. Co ty znalazłeś? Tu jest jeszcze. Faktycznie samolot! Jaki duży! O, co?
Pokaż się. Ale Spider-Man, czad. Ale masz super czapkę. Jedno dziecię ma czapę, teraz jeszcze drugie dziecię musi. Czapę musimy znaleźć. Musimy czapę znaleźć dla drugiego kulka. Czekam, czekam. Idę bardzo powoli, nie zgubisz się. Byliśmy w TK Maxie i tak bardzo się zasiedzieliśmy, że ledwo co zdążymy na kulki w ogóle iść. Więc mam nadzieję, że jest może jakiś taki pakiet półgodzinny, ale to wszystko się zaraz ukaże. No i oczywiście nasza ulubiona stonoga. Uwaga i siema! Ale marudzisz dzisiaj, dziewucho. Tak marudzisz, że się bardziej nie da. Pokaż, co to jest. Co się z tym robi? Ha. Ale masz miecz, co wybrałeś? Halo, to ja. Ten, pokaż. Ja. Jest już 20, jak powinniśmy w sumie być po Mariusza. Ale tak nam się dzisiaj ze wszystkim przedłużyło, że się po prostu z niczym nie wyrobi. Także jedziemy teraz. Chodź no. Chodź tu, mistrzu Jedi. Jest, tylko udało nam się. Już całkiem sprawnie je znajdujemy, co? W tych galeriach. Jedziemy teraz po mojego mężyka, bo biedny na nas już czeka. Siema! Co, Fipsi? Co ty robisz? Jesteś cała mokra. Jak to się stało, babosiu? My się tu bawimy z tyłu, żeby dzidzia nam nie zasnęła. Cześć, mężyk! Cześć, cześć. Tata! Powiedz, tata. O, Jezu! Mama. Powiedz, mama. Ej. Gdzie są skarpety? Co się stało ze stopami? Czemu są gołe? Nie żremy! Nie się! Nie, nie, nie! 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 Kocham twoje małe sztuki. Tak, tak, kocham, kocham. Wesoły autobus? No bardzo wesoły, mamusiu, bardzo wesoły. Jednak buja? Co ja? Co ty tu? Masz, Noe. Twoja najważniejsza funkcja życiowa, czyli co? Co ty będziesz robił? Otwierać bramę do garażu, super. Naprowadzający. O, jak patrzy na ciebie, pan. I domek, jak zawsze, syf. Dobra, dojechaliśmy i ja akurat pokażę wam, a propos też mojemu mężowi, rzeczy, które kupiliśmy. Jestem bardzo ciekawa jego reakcji, dlatego że nie wiem, czy wiecie, ale generalnie większość rzeczy, jakie mam z tych fajniejszych, to wybierał mój mąż. Także mam turbo szczęście, że mój mąż ma taki gust, bo większość stylówek mi właśnie ogarnął. Mój husband. Dobra, pierw pokażę ci buty. Bo akurat myślałam, czy one się nie będą fajnie do tego garniaka. Patrz jakie. O, te są super, pokaż. Fajne, nie? Są bardzo ładne. No. Tak wyglądają. A ty nie widziałam, że to jest 38. Aha, były na dziale 37. Z tej strony, jak wam nagrywam, to już bardziej widać potencjał tych butów. Także tak to wygląda. Naprawdę wyglądają mega niespotykanie i chyba je sobie faktycznie zostawię, oczywiście bez skarpetek, żeby nie było, ale tak założyłam, żeby wam pokazać, z tym, że będę jeszcze celowała w mniejszy rozmiar, może tutaj w Krakowie będą, ale jak nie, to i tak są spoko. O, czapeczka. Fajna, no, co? Spider-Man. Zobacz. Du. Nie, bardzo ładnie sobie. Fajna. I nie naprawdę. Pandemii, bo za 30 parę złotych. No właśnie o to chodzi, jak ją zobaczyłam, no to od razu... Jakoś jest bardzo. Tak, patrzcie, Mimi, malujesz? Spider-Man, pokaż.
Mega ładny, bo akurat ma czerwone buty, nie? Super. Jeszcze takie dwa kapelusze i nie wiem w sumie, bo tak trochę kolory mi się nie podobają. Ten kolor mi się podoba, ale znowu mi do końca... Bardziej to się podoba, nie? W ogóle nie. I to do końca mi się podoba i to w sensie... No ja też takie wziąłam. Kolor, jak to są kolory, jest to fajne, tylko on tylko zmieni to. Chyba to nie podoba w ogóle, ale za bardzo to męski. To jest na ciebie, ten tak. Ten już jest o wiele lepszy, więc ten mi się bardziej podoba niż tamten. No tak, nie. Ale jednak będziemy je oddawać. Mogę zobaczyć, pomierzyć. Możesz przymierzyć, pewnie. Jeszcze znalazłam taki ładny łańcuszek, ale gdzie on jest? O tu. Oko. Mój mąż takich rzeczy nie lubi. Szybka kolacyjka u nas. Co jemy, Noe? Rosołek. Kto ci zrobił rosołek? Babcia Stasia. Babcia Stasia, super, to jedz sobie. Nie ma marchewki. No łez jad. No tak bardzo lubisz marchewkę? Ale masz zawias, Noe. Wracamy do rzeczywistości. Halo, halo. W którym roku jesteś? Żegnamy się dzisiaj już z tym vlogiem. Co ty na to, Mimi? Kładziemy maluchy spać, bo już jest zaraz 24, także dzisiaj zabawa była przednia, a mam nadzieję, że dzięki temu jutro sobie trochę pośpimy. Co ty na to? Nie? Okej, okay. Nie. Dobra, Noe, chodź, idziemy. Ty też idziesz spać, idziemy się ubierać w piżamki. Możesz zrobić papa. 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 No zrób Mimi papa. Pa, pa, idziemy.